drogi, moja droga, dotrwałeś, dotrwałaś do piątej lekcji, do ostatniej lekcji z tych, które przygotowałam dzisiaj dla Ciebie w tym darmowym kursie. Mam nadzieję, że póki co jesteś zadowolony i sporo się dowiedziałaś. Słuchaj, teraz zajmiemy się ostatnią grupą słów, które są bardzo często mylone. I one dotyczą dwóch dźwięków, te błędy najczęściej dotyczą właśnie mylenia dwóch dźwięków. Dźwięków krótkiego i oraz długiego i. Za chwileczkę pokażę Ci parę słów, które dosłownie różnią się jednym dźwiękiem, a różnica jest kolosalna. Zobacz. Krótki dźwięk i, mówiłam Ci już to dzisiaj, że to jest coś pomiędzy naszym i a y, czyli nie mówimy ani i, ani takiego twardego y, tylko coś pomiędzy y, y, y. Natomiast tutaj to jest proste do wymówienia. Mówisz po prostu i, długie, mówisz tak, jakbyś się delikatnie uśmiechał. Dlatego między innymi w filmach, czy amerykańskich, czy brytyjskich, jak ktoś robi zdjęcie, to mówią cheese, tak? No i niektórzy mówią, no dlaczego ser, a nie na przykład fasolka, albo chociaż beans też mogłyby być, tak? Chodzi tutaj o to, że wymawiając dźwięk i, nasze usta lekko się jakby odchylają, tak jak się uśmiechamy. Dlatego jest to sposób na wywołanie uśmiechu, sztuczny, bo sztuczny, no ale jest. Seat, seat. No dobra, no to czyli mamy tutaj coś takiego jak y oraz i. Sit, seat, sit, seat. Sit, siadać, seat, siedzenie, miejsce. Czyli jeżeli chcesz powiedzieć, czy to miejsce jest wolne, użyj słowa seat. A czy siedzisz tutaj? Are you sitting? Sit, sit, here. Czyli pierwsza para słów, o której Ci teraz powiedziałam, to jest sit oraz seat. Druga para to jest his, his. Zobacz, bardzo często mówią wszyscy, może nie wszyscy, ale dużo osób mówi his w znaczeniu jego. Natomiast jeżeli powiesz his, to będziesz miał na myśli on jest, a nie jego. Zwróć jeszcze uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Literka sy na końcu tutaj akurat będziesz czytał jako z, nie jako sy. Tak? I tak będzie w wielu, wielu, wielu przykładach w języku angielskim w wymowie, że jak sy masz na końcu, no to najczęściej czytasz jako z. Wyjątkiem jest takim, jeżeli tutaj jest przed tym spółgłoska bezdźwięczna, to wtedy masz sy, na przykład stops, tak? Albo hits, no to wtedy jest sy. Ale tak musisz zapamiętać, że sy na końcu czytamy jako z. Najczęściej, tak? Już nie będę wchodziła teraz w szczegóły sy, z, is, tak dalej, tylko bo odbiegam od tematu, jak to ja zazwyczaj bym chcę przekazać jak najwięcej informacji. Najważniejsza informacja jest taka, że w słowie his to i czytasz jako y, a sy jako z. His, his, his. Natomiast tutaj jest his, przez i, his. On jest his, jego his. It to nie jest it, bo it to jest to słowo. It, jeść. It, 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 to, ono. It is, it, jeść. A co by było, gdybyśmy chcieli powiedzieć, że na przykład pies, jakiś tam pies, nie wiadomo jaki do końca, ale że pies je kość codziennie. Musiałoby się rozpocząć od it i później dopisać its. It eats. It eats a bone a day. It eats a bone a day. It eats, it eats, it eats, it eats, it eats a bone a day. Kolejny błąd, który jest bardzo, bardzo często popełniany, to jest słowo fill i feel. Fill, czyli napełniać coś. Feel, czuć. Fill, feel. Feel, fill. Fit, feet, fit, feet. Zobacz, i czytasz jako y, fit, a dwie literki e jako i. W ogóle zwróć uwagę na to, że zawsze to, ten krótki dźwięk i, czyli jako czytamy jako y, a w zapisie jest to i. Widzisz? Zobacz, w każdym z tych słów jest litera i, czyli to taka moja rada dla Ciebie. Jeśli widzisz w słowie literkę i, to w wielu, wielu, wielu przypadkach będziesz czytał to jako y. Sit, hit, bit, fit, grin, tak? Czyli to są takie słowa, gdzie masz y, a w zapisie jest i. Natomiast, jeżeli czytasz i, to najczęściej będą to litery e, a,
obok siebie. Zobacz, wróćmy jeszcze raz. Fit, fit. Fit, czyli pasować, albo że ktoś jest fit, czyli taki wysportowany, w dobrej formie, tak? Wszystko jest teraz fit, fit. Czyli to nie jest fit żywność, bo wyjdzie ci stopy, a nie, że to jest żywność mająca na celu sprawienie, że będziesz w dobrej formie, tak? Co robisz, żeby być fit? Nie. Co robisz, żeby być fit? Co robisz, żeby być fit? To by znaczyło, co robisz, żeby być co? Stopy? No nie bardzo. Czyli fit, fit. Tak samo będzie ze słowem grin i green. Grin, czyli uśmiechać się, tak w ten sposób. Grin, rozszerzać zęby. A green to jest zielony. In, green, green. Oj, standard. Hit, hit. W tym największym hicie. To jest największy hit. Hit to jest tak, takie słowo. Hit. Upał, że coś jest gorąc, tak mówią, hit, wysoka temperatura, tak? To jest hit, a to jest hit. Hit. Uderzać kogoś. Jakiś hit, przebój. Hit. Hit. No i teraz coś, z czym walczę zawsze, szczególnie przy okazji czasu Present Simple, kiedy uczniowie opowiadają o tym, jak się na przykład przemieszczają, jakimi środkami transportu i tak dalej. No i oczywiście wszyscy jeżdżą na owce, a nie pływają statkiem, tak? Ponieważ słowo ship, a sheep to jest różnica. Ship, no to jest statek, a sheep, owca. To nie chcielibyśmy mówić, że jeździmy na owce. No chyba, że ktoś taki ma preferencję, ale wątpię. Czyli ship to jest owca, a ship to statek. Mój statek jest duży. Może tak, statek jest duży. The ship is big. The ship is big. Owca jest duża. Czyli widzisz, mówiąc o statku, możesz powiedzieć przy okazji o owcy. Więc to mogłoby też wywołać śmiech u osób, które cię słyszą. Więc pamiętaj, jak chcesz powiedzieć statek, ship. Battleship, airship. Wszystkie słowa, które zawierają ship w środku, no to czytamy przez i, ship. A sheep, no to jest owca. Kolejne słowo to jest sick i seek. O sick opowiadałam Ci już dzisiaj, że to znaczy chory, odjazdowy, samochód jest odjazdowy, impreza, the party is sick, the car is sick, chory też, tak? Sick. Przez y. Natomiast i to jest poszukiwać. Seek. Seek. No i teraz rzecz, która może być no, bardzo drastyczna w skutkach, jak się pomylimy. To jest słowo być i beach. Moi drodzy, słowo być ma kilka znaczeń. Może być wulgarnie i może nie być wulgarnie. Niewulgarnie to jest, mówiąc o piesku płci żeńskiej, jest to po prostu suczka, suka. Ale to może też znaczyć bardzo wulgarnie właśnie to słowo, które przed chwileczką powiedziałam, czyli no, suka i inne słowa takie niezbyt przychylne, tak? To jest właśnie słowo beach, beach. Natomiast beach to jest plaża. I go to the beach, chodzę na plażę. A beach, no to na przykład with the beach, no, z suczką jakąś. Dlatego uważamy na to słowo, tak? Bo ile jeszcze z ship, ship będzie śmiesznie, no to jest beach, beach. Tak już mniej śmiesznie. No i słowo ostatnie, które mam dla Was na dziś, to jest bit i beat. Tak? Beat, czyli rytm, beat. A bit, no to jest kawałek czegoś, tak? Czyli jeżeli chcesz powiedzieć na przykład, że czegoś, umiesz coś, ale troszeczkę, just a bit. A nie beat, bo beat to jest rytm, uderzanie na przykład, tak? Beat, bić kogoś też. O. Natomiast bit to jest kawałek czegoś, na przykład bit. Za chwileczkę pokażę Ci te pary słów, które zawierają dźwięk i oraz y, także właśnie w tym pliku PDF, który jest dołączony do tej lekcji. Zajrzyj sobie tam, przećwicz te słowa, tak? To myślę, że to na pewno będzie dobre rozwiązanie, jeśli borykasz się z wymową, tak? Także myślę, że to będzie jakieś tam ułatwienie. Tym bardziej, że w każdym ze słów, które napisałam obok, jak się je czyta, tymi tak zwanymi transkrypcjami fonetycznymi, zapis fonetyczny, który jest między innymi w słowniku.
czytnikach. Łatwiej Ci będzie odczytać te słowa, utrwalić je i wykorzystywać w praktyce. Dobra, no to przejdźmy teraz. Przeczytam Ci je po kolei, a Ty najlepiej by było, jakbyś po mnie powtarzał. Sit. Seat. His. His. It. Eat. Feel. Feel. Fit. Feet. Grin. Green. Hit. Heat. Ship. Sheep. Shit. Sheet. O właśnie, nie wspomniałam Ci o słowie shit i sheet. Shit to jest kupa, tak nawet bardziej wulgarnie, a także jako czasownik, zrobić kupę, też bardziej wulgarnie. Natomiast sheet to jest na przykład prześcieradło, na przykład jakiś kawałek papieru, plastiku i tak dalej, czyli na przykład sheet of paper, sheet, a nie shit. Shit, zrobiłem kupę, on the sheet, na prześcieradło, shit, sheet. Tak. Dobra, wracając do listy przykładów, shit, sheet, shit, sheet. A propos, jak jesteś już przy sh, zwróć uwagę na to, że ja nie mówię sh, tylko nie mówię sh, tylko coś pomiędzy naszym sh a si. Sh, sh, sh. To nie jest takie twarde jak sh i miękkie jak si polskie. Pomiędzy sh, sh, sh. Tak samo będzie z cz, cz. Tak samo będzie z dż, 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 dż. Czyli jak masz te dźwięki dż, czy sh, to muszą być takie bardziej miękkie w języku angielskim. Dobrze, czyli było shit, sheet. Teraz będzie sick. Seek. Bitch. Beach. Bit. Beat. Słuchaj, tych przykładów generalnie jest więcej. Ja wybrałam te najbardziej, albo takie, które najczęściej są popełniane w nich błędy, albo takie, które, no, których zamiana spowoduje jakieś konsekwencje, albo że będzie niemiło, niefajnie, bo wyrazisz swoją jakąś, wyrazisz coś innego niż byś chciał i nie będzie to, będzie to na przykład coś wulgarne, no albo będzie śmiesznie, tak jak ze słowem ship i sheep. No właśnie. Ta ostatnia minimal pair, czyli ta pomiędzy i a pomiędzy y, to jest ostatnia para słów, ostatnia para tych wyjątków, o których chciałam Ci powiedzieć. Na tym kończy się ta lekcja piąta. Mam nadzieję, że będzie Ci łatwiej od dzisiaj rozpoznawać, kiedy wymawiać na przykład y, kiedy wymawiać i, kiedy a, kiedy a, kiedy a, a kiedy e. Tak? Przejrzyj sobie wszystkie te przykłady, które omawiałam. Zwróć uwagę na rzeczy, których mówiłam. Powtarzaj po mnie, przesłuchaj sobie tego, nawet jeżeli trzeba, jeszcze raz. Mam nadzieję, że dzięki temu bardziej te słowa utrwalisz. Widzisz tą wymowę w zapisie, w słowie. Niech te słowa będą, staraj się ich nauczyć i używać ich w kontekście. W kontekście, czyli staraj się używać ich w zdaniach. To, że nauczysz się listy słówek, pamiętaj, to nic nie da, jeżeli nie będziesz tego wykorzystywać w żadnym stopniu, tak? To nic to nie da. One zaraz uciekną z Twojej głowy, dlatego do czego Cię zachęcam? Ucz się tych słówek, układaj z nimi zdania, mów na głos do siebie, wymowę należy ćwiczyć na głos, włączaj sobie nagrania, słuchaj jak najwięcej, powtarzaj, jest tak zwana metoda shadowing, czyli powtarzanie po kimś zdań, słów, to jest bardzo, bardzo ważne i bardzo procentuje. Przede wszystkim mów dużo do siebie, staraj się ćwiczyć tą wymowę w praktyce, tak, żeby to nie była tylko teoria, bo z samą teorią to niewiele się zmieni. Za Tobą 5 lekcji. 5 lekcji, które wybrałam celowo dla Ciebie. Z myślą o wszystkich osobach, które uczą się angielskiego i które mają problem z wymową. Wybrałam te dźwięki
i takie słowa, które mogą sprawić najwięcej problemów, z którymi my, Polacy, mamy chyba najwięcej wątpliwości, jak ich używać. Jak powiedzieć fy, jak powiedzieć ry, dlaczego tam tego ry nie wymawiamy, a co, gdy mamy szyb i ślip, tak? Wiele osób nie zwraca na to uwagi w wymowie. Ja nie krytykuję, nie każdy musi mieć super akcent. Pamiętaj, to nie jest najważniejsze, żeby mówić tak jak rodowity Brytyjczyk czy Amerykanin. Super tak, jeżeli tak jest, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby nie zniekształcać słów. A żeby nie zniekształcać słów, musisz ćwiczyć, musisz słuchać jak najwięcej. Wtedy będzie ci na pewno łatwiej i będzie miało to przełożenie na twoje mówienie i rozumienie innych osób. Bardzo, bardzo dziękuję ci, że byłeś ze mną do końca. Pamiętaj, pobierz te wszystkie lekcje, które są załącznikiem, dodatkiem, które stworzyłam specjalnie, żeby ułatwić ci naukę wymowy. Jeśli będziesz miał jakieś wątpliwości, pytania, znajdziesz mnie na mediach społecznościowych, Pozytywnej Akademii Językowej, na Facebooku, na Instagramie. Jestem w grupie Ćwicz swój angielski z Pozytywną Akademią Językową. Zapraszam cię serdecznie do tej grupy, szczególnie jeśli jesteś od poziomu początkującego do średnio zaawansowanego. Tam myślę, że z tej grupy wyciągniesz najwięcej. Jeśli jesteś na wyższym poziomie językowym, też cię zapraszam. Ta grupa się cały czas rozwija. Czyli znajdziesz mnie też w tej grupie, to pamiętaj. Oczywiście zapraszam cię na mój kanał Pozytywna Akademia Językowa na YouTubie, gdzie jest bardzo dużo materiałów, będzie coraz więcej, coraz więcej. Pamiętaj, że na mojej stronie internetowej będzie pojawiało się także coraz więcej materiałów, ciekawych rzeczy, informacji na blogu, który piszę. Jeśli masz jakieś uwagi do tego kursu, jakieś propozycje, napisz. Będę wdzięczna za wszelki feedback, czyli za wszelką informację zwrotną. Czy przydał ci się ten kurs? Czy ci się podobało? Jeśli tak, będę dumna i przeszczęśliwa, bo być może pomogę kolejnym osobom. Taki był generalnie cel tego kursu. Na zakończenie chcę tylko dodać, że pracuję obecnie nad innymi materiałami, e-bookami i kursami, które będę wprowadzała do swojej oferty w moim sklepie na stronie internetowej. Śledź, może akurat znajdziesz za niedługo coś, co ci się spodoba i co się bardzo przyda. So, that's all for today. Thank you very much for your attention and I hope that you learned a lot. You've learned a lot. See you on YouTube, in social media and maybe in real life, who knows? Okay, so thank you very much for today and see you quite soon, I hope. Bye! Pożegnałam się po angielsku. A co chciałam powiedzieć? Do zobaczenia na mediach społecznościowych, na YouTubie albo w rzeczywistości. Fajnie, że tu byłeś. Gratuluję, że wytrwałeś do końca. Trzymam kciuki za twoją naukę. Trzymaj się!